Jesteśmy w Krynicy Zdroju. To właśnie tutaj, w Willi Tatrzańskiej, odbywa się zgrupowanie finalistek Miss Polski. Gala finałowa odbędzie się już 17 lipca o godzinie 20. Posłuchajmy, jak przedstawiają się kandydatki. Nazywam się Olivia Nawrot, mam 19 lat, studiuję biologię na Uniwersytecie w Miami i uwielbiam spędzać czas ze swoją rodziną i podróżować. Nazywam się Kamila Wiśniewska i mam 19 lat. Pochodzę z Jastrzębia Zdroju oraz studiuję dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Moją pasją jest muzyka i sport. Nazywam się Patrycja Krzywoń, mam 23 lata i pochodzę z Krakowa. Studiuję prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W wolnym czasie dużo biegam, podróżuję oraz uczę się języków obcych. Nazywam się Aleksandra Wrześniewska, mam 23 lata, reprezentuję Warszawę, studiuję medycynę, pracuję jako opiekunka dzieci i w wolnym czasie uwielbiam wyprawy w góry. Natalia Czerwińska, 19 lat, studiuję kosmetologię na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uwielbiam śpiewać. Karolina Wiszyńska, lat 27, ukończyłam Warszawską Szkołę Filmową. Od najmłodszych lat kocham film, teatr, w którym występuję w swoim mieście oraz kocham śpiewać i kocham sztukę. Justyna Jachnik, mam 23 lata, pochodzę z Bielska Białej. Na co dzień studiuję kosmetologię, w wolnych chwilach uwielbiam chodzić po górach. Nazywam się Gabriela Chojnowska i mam 22 lata. Reprezentuję naszą przepiękną Małopolskę oraz cudowne, rodzinne miasto Nowy Sącz, które gorąco pozdrawiam. Na co dzień jestem studentką stomatologii. Nazywam się Maja Pyrzyna, mam 19 lat i reprezentuję konkurs Miss Warszawy. Studiuję na kierunku finanse i rachunkowość. Moją pasją jest taniec i go-karty. Natalia Czerw. Pochodzę z Warszawy. Na co dzień jestem studentką stomatologii, a w przyszłości marzę, by zostać chirurgiem szczękowo-twarzowym. Nazywam się Dominika Grabias, mam 22 lata. Reprezentuję konkurs Miss Mazowsza. Studiuję kosmetologię, która również jest moją pasją. Natalia Konopalska, mam 23 lata. Reprezentuję województwo mazowieckie. Moją największą pasją jest fotomodeling. Nazywam się Joanna Czokało i mam 23 lata. W tym roku reprezentuję konkurs Miss Polski UK Island 2022, natomiast z Polski pochodzę z miejscowości Lipsk w województwie podlaskim. Nazywam się Sara Borowiecka i mam 22 lata. Na co dzień mieszkam w Warszawie, gdzie studiuję prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowałam również prawo na Uniwersytecie w Cambridge. Moją największą pasją jest malarstwo, a reprezentuję Wielkopolskę pod numerem pierwszym. Nazywam się Magda Jasińska, mam 25 lat, pochodzę z Warszawy. Uwielbiam wysokości i sporty ekstremalne. Ukończyłam studia na kierunku dietetyka, ale moją ogromną pasją jest moda. Nazywam się Magdalena Story, mam 23 lata. Brałam udział w konkursie Miss Ziemi Łomżyńskiej, lecz pochodzę z Zambrowa. Jestem studentką na czwartym roku fizjoterapii oraz na drugim roku pedagogiki. Interesuję się sportem oraz tematyką związaną z fizjoterapią. Nazywam się Zuzanna Wirtek, pochodzę z Warszawy. Reprezentuję województwo mazowieckie. Interesuję się fotomodelingiem i sportem. Skończyłam dwa kierunki studiów, zarządzanie i dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Nazywam się Julia Maś, mam 19 lat, pochodzę z Dolic i reprezentuję województwo zachodniopomorskie. Na co dzień jestem studentką psychologii zdrowia. Moje największe pasje to kajakarstwo i strzelectwo sportowe. Nazywam się Sylwia Stasińska, mam 23 lata i reprezentuję województwo pomorskie. Moją największą pasją jest motoryzacja. Aleksandra Klepaczka, mam 22 lata, pochodzę z Bukowca i reprezentuję województwo łódzkie. Studiuję na kierunku inżynieria zarządzania na Politechnice Łódzkiej, właśnie napisałam swoją pracę inżynierską oraz skończyłam Państwową Szkołę Muzyczną pierwszego stopnia w klasie gry na skrzypcach. Nazywam się Wiktoria Przybylska, mam 21 lat, jestem reprezentantką województwa lubelskiego. Aktualnie studiuję na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, w wolnym czasie oklejam samochody. Katarzyna Mino, mam 23 lata, reprezentuję województwo śląskie. Jestem tegoroczną Miss Śląska. Moją pasją jest dietetyka oraz modeling.
Nazywam się Weronika Kujawa, mam 20 lat. Reprezentuję ziemię żyrardowską, gdzie zdobyłam tytuł Miss Ziemi Żyrardowskiej. Pochodzę z Raciąża, a więc jestem reprezentantką całego Mazowsza. Moją pasją jest taniec towarzyski. Posiadam najwyższą klasę taneczną w Polsce w tańcach latynoamerykańskich. Jestem studentką prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nazywam się Aleksandra Gronowska, mam 27 lat. Pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego i reprezentuję województwo łódzkie. Z wykształcenia jestem księgową, a z pasji dziennikarką i to właśnie z mediami wiążę swoją zawodową przyszłość. Mam dyplomy 3 uczelni i apetyt na kolejne studia. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.